co udało się osiągnąć w minionym 2012 roku, a co jeszcze musi poczekać na realizację. O pracy w samorządzie, funduszach unijnych i planach inwestycyjnych gminy rozmawiamy z wójtem gminy Morawica, Marianem Burasem. Co w pierwszej kolejności należałoby wymienić jako największe i najważniejsze osiągnięcie w mijającym 2012 roku? Faktycznie ten mijający rok był bardzo pracowity i w związku z tym bardzo szybko przeminął. Natomiast najważniejsze, wydaje mi się, jest zachowanie równowagi finansowej i zbilansowanie środków finansowych, dlatego że budując tak duże inwestycje jak budowa sieci kanalizacyjnej prawie 70 km, czy budowa centrum samorządowego tutaj w Morawicy, to są inwestycje, gdzie te koszty są bardzo wysokie. I powiem tak, że z jednej strony wymieniłem te dwie najważniejsze inwestycje, które są nadal jeszcze realizowane w 2012 roku, ale jednocześnie chciałem podkreślić, że zachowaliśmy przy tym jak gdyby nasze zdolności finansowe. A skąd pomysł, panie wójcie, na budowę centrum samorządowego i rewitalizację? Można chyba powiedzieć, że serca gminy Morawica. Ta inwestycja chyba diametralnie zmieni oblicze tej gminy. No właśnie, więc stąd też pomysł, bo chcieliśmy po pierwsze nieco zmienić oblicze tutaj centrum naszej gminy, centrum samej miejscowości Morawica, gdzie jak wiemy bardzo brakuje miejsca, przechodzi droga krajowa i w zasadzie nie ma takiego miejsca, gdzie by zorganizować na jakieś publiczne spotkanie. Stąd szukaliśmy tego miejsca i pierwszy pomysł to było zakupienie od Urzędu Marszałkowskiego części parku, następnie przekwalifikowanie go w planach zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie zgody konserwatora zabytków, dlatego że park jest zabytkowy. Także to była dosyć długa droga i to jest już gdzieś, trwa około 6 lat od pomysłu. Natomiast sama idea budowy centrum samorządowego wynikła z bardzo prozaicznych przyczyn, dlatego że po pierwsze już urzędnicy w tym urzędzie się nie mieszczą. Niestety to nie jest tak, że my budujemy tutaj biurokrację, tylko te przepisy, te wymagania, które są stanowione przez samorządem gminnym, nowe zadania powodują, że muszą być osoby, które będą te zadania realizowały, które będą wykonywały tę swoją pracę zgodnie z przepisami. Stąd potrzeba jak gdyby rozbudowy urzędu. Poza tym w bardzo trudnych warunkach mieści się Gminna Biblioteka Publiczna i w ogóle nie mamy Centrum Kultury. Więc to były przyczyny, które zainicjowały jak gdyby pomysł dotyczący budowy centrum samorządowego. W ostatnich latach budżet gminy Morawica był bardzo ambitny. Zrealizowano wiele gigantycznych i zarazem kosztownych inwestycji. A jak to będzie wyglądało w 2013 roku? Czy pomimo kryzysu gmina Morawica nadal stawia sobie tak ambitne cele? Oczywiście, że cele wynikają w dużej mierze z możliwości finansowych, ale również muszą być one ambitne, dlatego że jeżeli są cele ambitne, to również nasze starania, pozyskiwanie pieniędzy, o rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi, muszą tutaj być dosyć istotne, dosyć znaczące i musimy być w tym zakresie aktywni. Rok 2013 będzie kontynuacją roku 2012, czyli w 2013 roku planujemy oddać do użytku centrum samorządowe, jak również zrewitalizowaną część parku. Ponadto zamierzamy rozpocząć budowę przedszkola w Bilczy, jak również rewitalizację całości parku. Ponadto będziemy prowadzić również inwestycje drogowe. Czy to prawda, że w przeciągu najbliższych lat wszystkie pożyczki zostaną spłacone do zera? Takie są założenia, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, dlatego że opracowując budżet, do budżetu musi być załączona wieloletnia prognoza finansowa. I ta wieloletnia prognoza finansowa pokazuje nam skalę naszego zadłużenia w przeciągu najbliższych 5 lat. Faktycznie nasze zadłużenie będzie spadało w sposób znaczący, aczkolwiek nie wykluczamy również zaciągania kredytów, jeżeli pojawią się określone potrzeby czy nowe inwestycje. Więc tutaj jednoznacznie nie można odpowiedzieć, że nasze zadłużenie spadnie do zera. Budżety w gminie Morawica w ostatnich latach są naprawdę ogromne. O takich pieniądzach inne gminy mogą tylko pomarzyć. Panie wójcie, w czym tkwi tajemnica sukcesu tej gminy?
Ja bym powiedział tak, że to jest może lekka przesada, jeżeli mówimy, że są te budżety ogromne, bo tak naprawdę ogromne budżety to znam gminy w Polsce, gdzie te budżety gminy są porównywalne do naszej, a budżety są dwukrotnie lub trzykrotnie wyższe. Natomiast faktycznie tutaj w realiach województwa świętokrzyskiego nasza gmina zalicza się do kilku gmin w województwie przodujących, jeżeli chodzi o wielkość budżetu. Myślę, że to jest gdzieś 8., 9. miejsce, także nie jesteśmy tutaj liderem pod tym względem. No skąd te pieniądze? Po pierwsze rozwijamy się, powstają nowe firmy, sprowadzają się do nas mieszkańcy, a wiemy przecież, że mamy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, no więc ten podatek stale nam rośnie i myślę, że tutaj tkwi głównie przyczyna jak gdyby naszego sukcesu. Po prostu chcemy się harmonijnie rozwijać, ale zadbaliśmy bardzo o stronę tą gospodarczą, o stronę dochodową i no prosty taki może mechanizm. Powstają u nas kolejne na przykład sklepy, ostatnio otwarte delikatesy centrum. No pewnie by nie powstały, gdyby nie przybywało mieszkańców, czyli sprowadzający się mieszkańcy napędzają jak gdyby sektor usług. No wiadomo, jeżeli powstają nowe usługi, nowe placówki usługowe, to wtedy z kolei zatrudnienie dostają mieszkańcy, z reguły mieszkańcy gminy. No i ci zarabiając pieniądze, te pieniądze również wydają i myślę, że to, że udało nam się wytworzyć taki mechanizm tutaj u nas, to jest właśnie ten nasz największy sukces i możemy być spokojni o naszą przyszłość. Czy możemy spodziewać się kolejnych dużych firm, które zainwestują w specjalnej strefie ekonomicznej? Jest taka szansa? To znaczy tak, szansa na pewno jest. Każdego roku jakaś nowa firma inwestuje. Chociażby w tym roku firma Skanska czy firma Hydrosolar, która rozpoczęła budowę w Bilczy. Przedtem Komandor czy Herzog Pneumatik, jeszcze wcześniej Hiaba Lucrum. Więc każdego roku jakaś nowa firma się pojawia. To jest dobrze, dlatego że jednak ten kryzys, który obecnie mamy, no nie sprzyja takim inwestycjom prorozwojowym, nie sprzyja generalnie przedsiębiorcom. Czy się następni pojawią? Trudno powiedzieć. Na pewno o to zabiegamy. Również liczymy na tak zwany miejscowy kapitał, bo wiemy, że w naszej gminie jest sporo takich miejscowych przedsiębiorców i już pewne rozmowy są prowadzone. Być może, że uda nam się tutaj miejscowy kapitał pozyskać, który również u nas zainwestuje. Ważne, że mamy tę specjalną strefę ekonomiczną. Ważne, że mamy grunty dobrze przygotowane właśnie pod inwestycje i myślę, że oczywiście nie będzie to szybki proces, ale systematycznie nasza gmina rozwijać się będzie pod względem gospodarczym. Panie wójcie, a co dalej z lotniskiem w Obicach? No tutaj nie ma niestety dobrych informacji, dlatego że w projekcie strategii, które przygotowuje Urząd Marszałkowski, na razie nie ma tego lotniska do realizacji do roku 2020. Nasza gmina, miasto Kielce i gmina Chmielnik złożyły jak gdyby swoje uwagi do tej strategii i być może, że w końcowym dokumencie to lotnisko się znajdzie. A jak wygląda sprawa realizacji tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców drogi krajowej nr 73? No i tutaj też nie najlepsze informacje, chociaż na pewno pocieszeniem jest fakt, że na pewno ta droga będzie budowana od Kielc do Fabryki Domów, czyli ten odcinek tak zwany miejski, to będą dwa pasma, ale jak widzimy, komisja przetargowa działająca przy Miejskim Zarządzie Dróg przesuwa kolejno te terminy rozstrzygnięcia ofert. No również obiecująco wygląda przygotowanie terenów pod budowę drugiego pasma w Bilczy, gdzie zostały wyburzone już te budynki, które są jak gdyby w pasie przyszłej drogi. No ale z tego co wiem, jeszcze pieniędzy na ten cel nie ma. Wiem, że trwają tutaj zabiegi, żeby chociaż znalazły się środki na tę część drogi, która przebiega przez Bilcze, bo jak wiemy, tam jest ten najbardziej trudny węzeł, gdzie z drogi się schodzą różne. No a później dalsza część, bo przecież to, co w Morawicy w tej chwili się dzieje, no to wiadomo, że tutaj sznur samochodów w jedną i w drugą stronę utrudnia w sposób skuteczny funkcjonowanie samej miejscowości i utrudnia życie mieszkańcom. Rozwój gminy to nie tylko drogi i budownictwo, ale także konieczność inwestycji w dzieci i młodzież. Jakie działania samorząd lokalny podejmuje w tym obszarze?
No na pewno tutaj nasze działania będą kontynuowane tak jak dotychczas, czyli bezpłatne korzystanie z krytej pływalni przez młodzież szkół podstawowych. Niewielka opłata od uczniów szkół gimnazjalnych, dlatego że no, z gimnazjami jest ten problem, że no, nie zawsze młodzież chce chodzić na basen, więc no, niech chodzą ci, którzy naprawdę chcą. Będziemy dalej zapewniać instruktora nauki pływania dla klas trzecich i obowiązek dzieci klas trzecich chodzenia raz w tygodniu na tą naukę pływania, tak żeby kończąc klasę trzecią wszystkie dzieci umiały pływać. Do dyspozycji również młodzieży jest oddana piękna hala sportowa w Bilczy, gdzie na co dzień wykorzystywana jest przez szkołę podstawową, przez zespół placówek w Bilczy, a ponadto odbywają się tam przeróżne turnieje gminne z udziałem właśnie dzieci i młodzieży. Po cichu tu chcę zdradzić, że przymierzamy się do, jeżeli nam się uda pozyskać pewne środki finansowe, które mamy w planie pozyskać, do położenia nawierzchni tartanowej na naszym stadionie sportowym, na bieżni. Także również różnego rodzaju zawody lekkoatletyczne będą się tutaj mogły odbywać. Pragnę dodać, że oprócz tej hali sportowej Bilczy jest jeszcze innych 5 sal gimnastycznych, gdzie młodzież może spokojnie trenować, ćwiczyć. Mam tu nam Siedemską Wolę, Obice, Morawice, Wolę Morawicką i Brzeziny. Więc są znakomite warunki do uprawiania sportu. I coraz więcej imprez, coraz większymi gwiazdami, panie wójcie. Tak, mamy kalendarz stałych imprez, począwszy od Dnia Dziecka na początku czerwca, później Noc Świętojańska, następnie Chałupkowe Garcynki, pierwsza niedziela sierpnia to wybory Miss Gminy Morawica i na zakończenie Dożynki. Także no, cały sezon wypełniony jest różnymi właśnie imprezami kulturalnymi i każdy może znaleźć coś dla siebie. A na co głównie stawia się w tej gminie, panie wójcie? Na co pan jako najlepszy rządzący wójt w tym kraju postawił od samego początku? No, dziękuję bardzo za te miłe słowa. Wie pani, to trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. Ja bym powiedział może w ten sposób, że najważniejsza jest współpraca z mieszkańcami jednak, bo słowo rządzący to jest troszkę na wyrost, dlatego że jak wszyscy wiemy, funkcja wójta podlega co 4 lata weryfikacji, co 4 lata są wybory. I tutaj dla mnie takim panaceum na dobre sprawowanie tej funkcji jest współpraca z mieszkańcami, realizowanie ich potrzeb. Oczywiście dochodzi do tego też normalne administrowanie, bo wiadomo, że kierowanie urzędem gminy, kierowanie zespołem ludzi nie jest ani sprawą prostą, ani łatwą, ale wszystko to jest podporządkowane temu, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom. Proszę powiedzieć, czego życzyłby pan sobie w nowym 2013 roku? Sobie? Sobie i gminie. No trudno coś sobie życzyć. No chyba zdrowia dla siebie i dla całej rodziny, bo jednak rodzina jest tym oparciem dla człowieka w takiej pracy publicznej, pracy no niełatwej. Dla mieszkańców życzyłbym, żeby ten rok 2013, który no niestety zapowiada się jako rok trudny, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, żeby ten kryzys nie dotknął nikogo z naszych mieszkańców, żeby tę pracę, którą mają, żeby zachowali, żeby wynagrodzenia nie zmalały, a wręcz żeby wzrosły. No i ci, którzy tej pracy nie mają, żeby tę pracę dostali. A tak normalnie życzę wszystkim dużo zdrowia, optymizmu, więcej radości, więcej uśmiechu, bo to jest w życiu chyba bardzo ważne. Dziękuję za rozmowę.